I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Dying Light 2. Kto tym razem? Bo my... Odeszło kolejne z nas. O. Karina miała tylko 26 lat. Czekam na Geralta, a my czekamy na te wybory, które teraz powinny naprawdę zrobić różnicę, jeżeli chodzi o to, co mieliśmy, bo ostatnio ta rozgrzewka niewiele możliwości nam dała. Spokojnie, szefie, to nie Espek. Nie? Skąd niby wiesz? Bez przerwy się tu kręcą. Jest z zewnątrz, to ten pielgrzym. Co? Przyszedł zza murów? O kurwa. Nie wiem, czego tu szukasz, ale pilnuj się, pielgrzymie. I trzymaj się z dala od SP. Nie są niczyimi przyjaciółmi. Tym razem z biomarkerem. Karl kazał cię przyprowadzić, jak się pokażesz. Chcę się przedstawić. Miła odmiana po próbie powieszenia mnie. Pamiętajcie, ludzkość stworzyła cywilizację, która okazała się kolosem na glinianych nogach. Nie powielajmy tych błędów. Nie chciał tego, musiał. Stanowiłeś zagrożenie dla wszystkich. No jasne. Nie słuchajcie ideologii głupców nawołujących do odbudowy. Nie będzie żadnej odbudowy. Kto by pomyślał? Pielgrzym na bazarze. Witaj. Tak, nadal żyję, pomimo twoich wysiłków. Widzę, że chowasz urazę, ale zrozumiałbyś, gdybyś był na moim miejscu. Odpowiadamy za bezpieczeństwo naszej społeczności. Traktujemy to poważnie. Dlatego zrobiliśmy, co zrobiliśmy. Mam nadzieję, że nam wybaczysz. A teraz powiedz mi, jak się mają sprawy poza murami miasta? Lepiej niż tu. Przynajmniej z perspektywy zombie. Chcesz tylko ze mną poplotkować? Nie, ale przyszedłeś z zewnątrz i wałęsasz się wśród mojego statka. Wyjaśnijmy sobie coś. Muszę wiedzieć, czy jesteś owcą, czy wilkiem. To jak? No, ostatnio nie podobała nam się ta metafora. Jesteśmy wilkiem. Miejcie się na baczności. Wilkiem. Miejcie się na baczności. Czyli mogę odetchnąć. Prawdziwy wilk nie musi ogłaszać, że jest wilkiem. Wiesz co? Ja chyba też muszę coś wyjaśnić. Szukam Sofii. Czyżby? W jakim celu? Jesteśmy wilkiem. To moja sprawa. A pokażmy mu. Mamy paczkę? A dobra, będziemy kłamać. To jest złe. Kłamstwo jest złe. Nie, nie masz. Słucham? Sophie nie zna nikogo poza Villedor. Urodziła się i wychowała tutaj. Pewnie dlatego tak jej zależy na tym miejscu. Bardzo mi pomaga. Jeśli nie jest to paczka z drugiej strony ulicy, to blefujesz. Kto mówi, że blefuje? Ja. To oczywiste. Ale niech będzie, powiem ci, gdzie jest. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo czegokolwiek chcesz, nawet jeśli masz złe zamiary, ona sobie z tobą poradzi. My sobie z tobą poradzimy. Tak samo jak wcześniej, pielgrzymie. Idź tam, zobaczysz wielkiego gościa. To Herman, ochroniarz Sofii. Powinna być w pobliżu. Dzięki. To nie było takie trudne. Nie okłamuj mnie więcej, pielgrzymie. Ja jestem z tobą szczery, prawda? Chcę tylko, żebyś odwzajemnił uprzejmość. Nie zadawaj pytań, a nie będziemy musieli kłamać. Tak to tu działa. No i właśnie, będąc przy wyborach, bo ostatnio mieliśmy tę misję z Mają, którą no, na dobrą sprawę kiedyś już tam robiliśmy i okazało się, że faktycznie dokonałem tego samego wyboru. To przez to, że gdzieś jeszcze wcześniej, testując ten tytuł, sprawdzałem opcję, co by się stało, jakby nie dać pieniędzy, bo ich nie miałem. No i tekst idzie bardzo podobnie, tam jest tylko taka różnica, że mówimy jej, że zamiast tego, że dostanie 10, bo i tak nikt tego nie kupi, no to nasz kolega mówi jej, że no chyba nie chce mieć problemów z SP. I ona mówi, że o i tak nikt tego nie kupi, więc ci oddam, a zresztą i tak się do niczego to nie przydało, a przy okazji się pocięłam tą zabawką. No i taka tylko różnica w całym tu aspekcie rozmowy z Mają. Wybrałem opcję negocjacji, bo liczyłem, że może będzie możliwość dać jej 500 guldenów i zobaczyć, co wtedy się wydarzy. No i właśnie, to też taka kwestia. To nie będą tylko złe wybory w trakcie tej serii, ale również inne wybory. Bo nie zawsze wszystko jest jasne, czy jest dobre, czy złe. Sophie, porozmawiamy? Herman, nie rób mu krzywdy. Pozwól mu mówić. Jestem... Aiden. Jesteś tym nowo przybyłym pielgrzymem. No, jesteś na bieżąco. Muszę mieć. Odpowiadam tu za bezpieczeństwo. Zresztą, po wczorajszym każdy o tobie słyszał. Szukam roboty. Słyszałaś może o jakiejś? Szukasz roboty? Pracuję tylko z ludźmi, którym ufam. Jesteś z zewnątrz. Chcieli cię powiesić. Nikt nie mówi o tobie nic dobrego, pielgrzymie. Chcesz, żebym ci zaufała? Porozmawiaj z mieszkańcami bazaru. Spróbuj zdobyć ich zaufanie. Jeśli ci się uda, to może zmienię zdanie. No to musimy znaleźć inną opcję. No dobrze, to nam chyba kończy misję Jedyne Wyjście. Poszukaj pracy na bazarze. Zobaczymy, bo tam było kilka ciekawych misji, na przykład piesek. Był zastanawiający, jak się może zakończyć. I inne rzeczy. W sumie to mogliśmy też bijać. Ale to za pieska zabierzemy, za Barego zabierzemy się następnym razem. Myślę, że tam zrobimy kilka cięć, ale na pewno finał misji będzie interesujący, a teraz wbijamy na bazar. Czekaj kolego, a co ty tu masz? Możesz mieć dla nas pracę? Łuk na poziomie 8, a co my mamy? Gwoździołuk, a kolega ma kompozyt. Ale, moment, ale to... Czekaj. 283, albo może... O, i teraz ja nie wiem, nie pamiętam, czy to jest warte ceny. Dobra, zapłacimy. No jak coś, to chyba zarobimy takie pieniądze. Mam nadzieję. Gorzej jak kupiłem coś, co już mieliśmy, ale nie wydaje się. No, podoba mi się ta cena, W sumie możemy przy okazji polecieć, bo pamiętam, że złom zawsze był przydatny, właśnie wspomniane wytrychy chociażby. A weźmy wszystko, bo to przypuszczam, że będziemy wyrabiali jeszcze dużo rzeczy od lekarstw po jakieś noże do rzucania, czy co to tam nam się przydawało, apteczki. Okej, na razie. A mamy chyba jeszcze w plecaku coś na sprzedaż. Co to możemy zrobić za misję? Może Hubercik? Zdenerwowany? Patrz, Urban. Twój wścibski kumpel. Znalazłeś robotę? Nie miałem szczęścia. Tu nie szczęścia potrzeba, młody. Tylko charakteru. Takiego jak twój? Co za tupet. Dobra. Czego pragnie twoja udręczona dusza? Fejmu. Masz jakąś robotę? Proszę zostawić CV u sekretarki. Oddzwonimy. Przestań lecieć ze mną w chuja. Mówię poważnie. Przychodzisz tu jak do siebie? Musisz mieć jajca wielkości kokosów. Jesteś swój chłop. Czy może raczej pielgrzym? Dobra. Może miałbym jakąś fuchę dla takiego kozaka. Zajmij się tym, to sprawdzimy, czy jesteś wart poznania. Co mam zrobić? Nic wielkiego. Sprawdź, co się dzieje z gościem, który spóźnia się z dostawą. Od kilku dni nie mam z nim kontaktu. Być może mnie unika. A ja nie jestem gościem, któremu ludzie każą czekać. Kto to? Hubert. Mówimy na niego chujowy Hubi. Poznałem go. Adekwatna ksywa. Trzeba sprawdzić, co tym razem kombinuje. Okej. Wrócę, jak z nim pogadam. Mieszka w najwyższym budynku przy Trinity Court, naprzeciwko bazaru w Horseshoe. Na pewno znajdziesz, ale z nim może być nieco trudniej. Poradzę sobie. Podaj mu hasło Sayonara. Będzie wiedział, że jesteś ode mnie. Jasne. No, Hubercik, by śledzić. To może być naprawdę ciekawa misja. Zresztą te wszystkie trzy misje, bo tutaj kolega... Tak, my... Nie. Znaczy, będziemy potrzebować, bo to są zadania, które gdzieś tam dość szybko rozchodziły się na różne strony i szczególnie tutaj z tym Hubertem. Jeżeli będziemy współpracować z cwaniakiem, to zastanawia mnie, jak on nas potraktuje, tak, bo powinien nam zaufać, patrząc na to, że podejdziemy do niego tak, jakby chciał, żebyśmy podeszli. Dziwnie się czuję, tak, nie słuchając wszystkich wiadomości w 100%, omijając pewne zadania, czołgi, samochody i tak dalej, to co tutaj ma miejsce, bo no jestem przyzwyczajony do tego, że jak ogrywamy jakiś tytuł, no to gdzieś się zahacza o takie miejsca. O, tu nie wejdziemy? Trochę słabo. Czekajcie, zombiaki, bo mamy problem. Musimy znaleźć lepszą drogę na górę. No i tak to tyle nam przyszło z tego spadania, ale widzę rurę. Ale z drugiej strony nie sposób znów przechodzić to samo, czy odsłuchiwać tego samego, co no gdzieś tam jeszcze z tyłu głowy jest. Ale przy dobrych wiadomościach będąc, twórcy zapowiedzieli, że za kilka tygodni wyjdzie DLC, więc wygląda na to, że idealnie w czas zaczęliśmy naszą serię, żeby dostać odpowiedź. Co tu się szykuje? No dobra, to chyba tędy było do kolegi. Sayonara. Jedyne co, to z tego opisu DLC jeszcze niewiele można wyczytać, co nas czeka, bo nie ukrywam, że liczę na coś w stylu The Following. O! A możemy dostać czasem jakąś nową listę wyzwań na mieście. Jak znalazłeś moje tajne wejście? To ma być tajne? Miało takie być! Ale skończyło ci się szczęście, wiedz, że nic o niczym nie wiem. Cwaniak mnie przysłał. Cwaniak? Co? Kazał mi powiedzieć sayonara. Coś świta? No dobra, kurwa, trzeba było tak zacząć. Cwaniak czeka na dostawę od ciebie. Domyślam się. Widzisz? Rozwaliłem nogę, dlatego nic dla niego nie mam. Pomóc ci? Nie. Czekaj. Nie idź do niego. Jak się dowie, że dałem ciała, to będę tu skończony. To co mu powiedzieć? To nieważne. Nie uwierzy. Będzie myślał, że chcę go wydymać. Ej, a możesz iść za mnie? Możesz sprawdzić magazyn na podziemnym parkingu przy St. Joseph Street? Przejdź przez ogrodzenie przy salonie masażu, wejdź do budynku i zejdź w dół szybem windy. Czekaj, powoli. Czego w ogóle mam szukać, jeśli się tego podejmę? Pojemników GRE, zgodnie z cynkiem, jaki dostał cwaniak. Była tam baza wojskowa, utworzona w pierwszych dniach epidemii. A gdzie wojsko, tam zazwyczaj zostają całkiem spore zapasy. Jakie zapasy? Nie jestem pewien. Zazwyczaj to niezłe fanty sprzed zarazy. Wojsko zawsze miało się dobrze. Leki, gorzała, wszystko. Nic dziwnego, że cwaniakowi tak na tym zależy. Ano, masz. Weź te petardy i spróbuj z nimi, dobra? Wszyscy by na tym świetnie wyszli, ale ja na razie siedzę na dupie, dosłownie. Dobra. Wrócę tak szybko, jak to możliwe. Dzięki. Jak znajdziesz tę rację, to uratujesz mi dupę. Ale z wyprawą poczekałbym do zmroku. W obu strefach roi się pewnie teraz od zarażonych. Dzięki za radę. Oj tam, oj tam. Nie, żebym był w beznadziejnej sytuacji, ale możesz się pośpieszyć. Uwierz, kolego, że nie chciałbyś, żebyśmy się spieszyli, ale jestem ciekaw, co z tego wyniknie. Może wbrew pozorom coś dobrego dla Hubiego. Jeszcze nie wyczułem tych skoków idealnie, ale najgorsze jest to, że biegając na nowo po mieście, no musimy sobie odkryć te wszystkie punkty noclegowe, jeżeli chcemy sobie przełączyć tryb dzień-noc. A, to było. Leć! No i właśnie. A, to te śpiewy, będąc przy lataniu. Przydałaby się jakaś nowa zabawka, więc będę się starał w miarę sprawnie do niej dojść, żeby można było rozwinąć i Lepiej, żeby warto się było uśmiechnić. No i... sprawdzić tę naszą tu zabawę. Ale no, o nie, nie, nie. Dobra, idealnie. Cały czas zapominam o tym, że nie jesteśmy już tacy lotni jak wcześniej. A, odblokuj. No dobra, napraw. Mamy doświadczenie po Alanie Wake'u. Tego typu rzeczy. No i do nocy. To tu? Wygodne jest to, że z tak rozwiniętą postacią, no to ta noc nie jest dla nas aż tak straszna, bo mam aż 15 minut, spokojnie 16. O! Coś tam wyszło na żer. No to jest minus może tych poziomów. Pierwotnie, a to też jeszcze nie ta strona, pierwotnie gdzieś tutaj były te GRE zastrzyki, ale inhibitory, ale no pozmieniała się nieco sytuacja na mieście. Jednak nim pójdziemy dalej, o! Łuk. Byłbym za tym, żeby go zmienić, tak? Nie po to kupiliśmy sobie nowy. Wybierz i weź to. Jak teraz mamy łuk. Jak wygląda strzel... Nie! Nie zużywaj tej broni! Ta broń nam się przyda! O kurczę, weź sobie przypisz koktajle. Ło! Zapomniałem, że tu celowanie i strzelanie jest wszystko na jednym przycisku, tak? No dobra, może być i w ten sposób. Jesteśmy w stanie tam doskoczyć, czy on ty kucasz? Aby anulować strzał. Musimy doskoczyć na ten budynek Gierę. Nie będzie tak źle. O proszę. I teraz spotkać się z ekipą tu. No siema. A nie! Pomyliłem grę! Myślałem, że w świetle jesteśmy bezpieczni, ale wygląda na to, że chyba nie do końca. Joki, ten łuk jest dobry. Co prawda to i tak nie oznacza, że... nie musimy się... nimi tu przejmować. Ale też bym nie nadużywał tej złotej pały. Zostawmy ją na takich poważnych przeciwników. A tymi zajmijmy się zabawkami tu z okolicy. Halo? A. Gdzie wy jesteście? Tu jesteście. Mhm. Może być i tak. Mamy chyba jeszcze jakąś moc. Nie, nie mamy jeszcze mocy. Ładuje się. Możemy wbijać do środka. A! Który jeszcze tam żyje? Zombie w ogniu? Już można? Jak się trzymasz? W porządku. A ty? A ty kto? Trzeba wam pomóc? Damy radę, dzięki. Co się stało? Słyszeliśmy pewną plotkę o tym garażu. Wybraliśmy się po łatwy łup, ale się przeliczyliśmy. Grubo. Ej, ale chociaż zaszliśmy na tyle daleko, że odpaliliśmy generator i włączyliśmy lampy UV. Co się stało później? Jak zeszliśmy na podziemny parking, okazało się, że jest zajebany zarażonymi. Ledwie uszliśmy z życiem, a kiedy wracaliśmy, ściana runęła i przygniotła Jonasa. Nie masz nic przeciwko, żebym spróbował? Powodzenia! Chociaż moim zdaniem nie warto, jeśli nie chcesz skończyć jak ja. Albo gorzej. Muszę się wywiązać z obietnicy. Masz. Mogą ci się przydać, jeśli nie dasz się zabić. My tam nie wracamy. Na pewno nie tędy. Dzięki. Obietnica dana przyjacielowi, Hubiemu. To zawodzenie? Lecimy na zawodzenie, może... a wytrychy... wytrychy nam dał. Może tym razem, zamiast po cichu, wejdziemy tam na grubo. Jesteśmy zdecydowanie silniejsi teraz. Ponad to. Choć nie mam pojęcia, czy to rozwiązanie będzie na pewno szybsze. O, on to przeżył? To gorzej. Ło kurcze! Dlaczego on jeszcze żyje? Czyżby... aha, tam jeszcze jeden jest ten... Oj, tam jest ten biegacz! Dobra, na niego chciałbym już coś innego! Zmieńmy jednak na pałkę może. Tu mamy się tak spotykać. No to pokazuje, że... o ile ze zwykłymi przeciwnikami to tam problemu nie ma. Dwa uderzenia z pały i już po nich. no to tak tu z całą pozostałą ekipą tak miło wcale nie jest. I nie wiem czy... przejście po cichu nie było jednak korzystniejsze. Kto tu taki? Oj, oj, to jest mocne chyba. Dobrze, widzę go. Weźmy od razu trofea na przyszłość, bo tych pewnie będzie brakowało na ulepszenie różnych rzeczy. Jak to z tobą wyszło? Nie, nie, nie krzycz! Jak to jest, że to ma... Nie wiadomo co gorzej. Czy ten jak się tam rozkrzyczy? Dobra, padł. I przyszedł kolejny. Ja mam nadzieję, że to nie są jacyś bonusowi, tylko to po prostu przychodzi ekipa, która tu się kręciła cały czas. I będzie ich mniej tam dalej. Gdzie my mamy iść? Chyba tu. Oby przyszli stąd. No jest inaczej. Jest inaczej. Ale też chciałem powiedzieć właśnie, bo wiele osób tak pisało, że kurczę, ale to grałem źle, że poszedłem za ścieżką SP. Niekoniecznie. Sam nie wiem, czy bym nie był po stronie SP, tak podchodząc realnie do sprawy, bo wydawali się być dużo bardziej zorganizowani z pomysłem na to, co się tu dzieje. Co prawda później wyszło, że to... no wyszło jak wyszło, nie? Więc to daje trochę do myślenia. Ale... a mogą to eliminować normalnie. Też dlatego zaznaczyłem w tytule złe wybory i ścieżkę SP. Jak gdyby to rozdzielam te dwie rzeczy. Niekoniecznie uważam ścieżkę SP jako niewłaściwą. To jest po prostu zupełnie inna i tak chyba też twórcy do tego podchodzili. Sami, oj, jeszcze nie? To gorzej. Sami twórcy chyba tak podchodzili do tej sytuacji, że... o. Gdzieś my mieliśmy ten skok i kopniak. Trzeba było do tego powrócić. O, jest modyfikacja wybuchowa gotowa. Nie, tego może nie trać, ale się zastanawiam. Lek. Mamy trochę czasu. To nam za dużo chyba nie daje te podstawowe leki, ale pozawijajmy się, zużyjmy je i zrobimy sobie lepsze, bo chyba potrafimy już wytwarzać lepsze. Więc podchodzę trochę do tego też tak, że ścieżka SP nie jest zła, jest po prostu inna. Być może utrzymanie równowagi w tych między tymi nacjami by było najciekawszym wyborem, czy najlepszym. Ciężko powiedzieć, szczególnie patrząc z perspektywy fabuły, to jaką ścieżkę bierzemy nie determinuje tego, do jakiego zakończenia dojdziemy. Więc też i ten fakt... o, to nie ma przejścia, a może tak lepiej skanować. Też i ten fakt świadczy o tym, że... moment. Żebyśmy czasem nie zeszli znowu na dół. My mamy tam do was zejść, robaczki? Trzeba było zabić tego wyjca. No nie wiem, czy to ten sam. Wydaje mi się, że mieliśmy też jakieś lepsze strzały. Albo no nawet strzał niekoniecznie. A, można szybko przełączać sobie broń. To też się może tu przydać. Weź młoteczek. Idziemy zobaczyć, czy ich bolą kolanka i inne rzeczy. To musi być ten magazyn, o którym mówił Hubert. Eliminacja! Nie działa, tak? Inaczej sobie to wyobrażałem. O! O, ale przynajmniej zrobiło się jasno. Nie wiem, czy potrafią przez to przejść, ale za to jak sprawnie nam to droga poszła. Czyli jednak jest to szybsze niż skradanie. Inna sprawa, że my wtedy chyba też inhibitorów tutaj poszukiwaliśmy. I katana na takim poziomie. Znajdziesz lek? Po co nam lek? Filtry? Tych nigdy za wiele. Cwaniak zrobi z nich użytek. Trudny zamek. Czyżby jakaś misja zatem się kryła? Chciałem powiedzieć, jak można było zapomnieć, jak się to robi, ale może jednak pamiętam, może jednak to wciąż działa. Ubranka? Jak ekwipunek jest pełen? Najgorzej. Ochraniacze mistrza. Co my mamy w tym ekwipunku takiego? To rozumiem, że gdzieś z ubrań nam super nowoczesne, ale mamy tutaj na 8 poziomie. Dobra, zostawmy to. Fajnie by było w tym podejściu pobrać się tak całkowicie na legendę. Wypadało. Aha, świetnie. Macie tu wejście? Więcej lekarstwa. Jak pamiętamy, te w czasie tych potężnych potyczek są naprawdę dobre. Inna sprawa, czy będziemy mieli te potężne potyczki, na przykład z anomaliami, tak oni się nazywali? Czy coś dali nam w to miejsce, czy już odpuścili? Chyba trafiłem w dychę. Koniaczek Risen Glory. I jakieś cygara. Według napisu kubańskie. Mhm. A tu może coś dla szefa. Czemu tak złowieszczo gra muzyka? Czyby zombiaczki były zazdrosne o nasze cygara? Gdzie jeszcze jakieś znaki zapytania? Czy to w ogóle nie macie prądu do odpalenia? Seria tak zawsze ciemno było? Gorzej jak tak leciałem do przodu. Okaże się, że tam coś po drodze jeszcze było. No. A, mamy cię. I gdzieś nam się skryła, okej. Ostatnia rzecz. Chyba mam wszystkie cenne fanty. Pora spływać. No to wygląda, nic na złoto się nie świeci. Porozmawiaj z Hubertem. Z Hubertem? Sorry, nie mamy czasu na to. Myślałem, że była jakaś szybsza droga na górę. Czy tam z powrotem, ale tu nie widzę nic. Moglibyście podpalić znów tę podłogę jak ostatnio? Dobra, tu chyba trzeba to przenieść. Może będą tak mili i nam nie przeszkodzą w tym. I tyle, co nas widzieli. No nie można było tak od razu, jak tu wbijaliśmy. No ale żyjemy, mamy to, mamy to. O! No myślę, że cała ta nasza rozgrywka, o ile... Wcześniej podchodziliśmy do niej tak, a tu jest ta winda, a raczej po cichu, robiąc różne misje. Tak teraz przestawiłbym się na taki tryb biegania, walki. O! A, to nikt ważny. Wow, udało ci się! Znalazłeś skarb? Tak, dzięki za wytrychy. A co wy tu jeszcze robicie? To on. Ten sam. Był tak miły i zdobył dla nas towary. Oszczędził nam kłopotu. Bardzo dobre. To... jak ty się o tym dowiedział? Na mieście gadali. Co ci do tego? Gadał to facet. Mit złamana noga? Skąd to wiesz? To ja ją złamał. Dlaczego to zrobiłeś? Hubert miał zamiar zgarnąć wszystko dla siebie. Chciał powiedzieć cwaniakowi, że nic nie znalazł. Poprosił nas o pomoc. Ale dla nas chujowy Hubi był niepotrzebny. A teraz nie potrzebujemy ciebie. No, oddawaj je. 3 na 1? Honorowo. A teraz? A teraz podzielmy się łupem. Podzielmy się łupem i rozwiążmy to pokojowo. Ty nie rozumiesz. Ja nie robię pokojowo. Zabijcie go. Czyli wygląda na to, że to nie było specjalnie różnicy. Dobra, pokażcie. Czekajcie, bo my musimy się skoków naszych nauczyć. Skok? Nie, to... może tak? No, łohoho. Będzie jeszcze bliżej, tylko... Na bank tu było kopanie. Sprawdzimy sterowanie do następnego odcinka. To była najlepsza zabawa. Ale tu kolegę okładamy. Źle stanął. Ale ile życia mają to. Oprócz tych podstawowych zombiaków, to przyznam, że z pozostałymi już tak lekko nie jest, żeby tu walczyć. Weź może... nie! To nie jest dobry moment. Ale cię mamy. Tylko nie wiem, czy on się nie chciał... albo to ten jeden jest taki mocny. Słuchaj, zmieńcie na broń. O. Co my mamy z nimi walczyć teraz, tak myślę, może wystarczy uciec od nich. Nie róbmy im krzywdy. tak nadążaj. Zaczęliśmy się z nimi bić, a po co? A po co? Że to jest niepotrzebne. Oj, nikomu, tylko gorzej, że przyszliśmy tu w środku nocy. Lećmy do łóżka. To będzie takie półpokojowe rozwiązanie. Tego nie brałem pod uwagę, że możemy przecież to tak zrobić. Doskoczymy tam. Doskoczymy. No i wszyscy będą szczęśliwi. Trochę tej apteczki szkoda. A! W tym miejscu nie jest bezpiecznie? Nie znacie się. Najgorzej, musimy do Huberta lecieć. Za taką nocną porą. Nikomu nawet na myśl nie przyszło, żeby poczekać do rana z tymi problemami. Same krzykacze. A ja, co gorsza, nie widzę drogi na szczyt. W sensie tam do Huberta. Co to tam mają takie niebieskie? To ciekawe. Wow, jaka impreza na dachu. Nie, 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 to się nie uda. Mimo obiecującej perspektywy, może tu będzie większa szansa? No. Hubercikowi powiemy, że chyba nie najlepiej dobiera sobie kolegów. Oczywiście prócz nas. Oczywiście prócz nas, bo my jesteśmy teraz jego najlepszym kumplem. Jeszcze przez chwilę. Dobra, 43 metry. Już jakby na miejscu. No, Hubercik! Hubercik, och. To chyba wejście wyżej by się przydało. Nie traciliśmy czasu na walkę, a przynajmniej nie aż tak dużo. I wszyscy żyją. Mhm. I jak tam? Jak noga? Kiepsko, ale się zrośnie. Kiedyś. O, fantastycznie. Coś się stało? Miałem okazję spotkać tamtych bandytów. Wspomnieli, że planowałeś oszukać cwaniaka. Okej, no to się wydało. Ale zrozum. To miała być jednorazowa akcja. Cwaniak by się nie dowiedział. Dlaczego chciałeś okraść gościa, który daje ci pracę? Widzisz, ledwo wiąże koniec z końcem. Pomyślałem, że ten jeden raz udam, że trop był fałszywy i zgarnę łup dla siebie. Chciałem w końcu coś z tego mieć. A ci bandyci? Wymyśliłem historię o zasadce. Nie wiedziałem, że zwrócą się przeciwko mnie. No i wyszedłem na idiotę. Raczej tak. Kto ufa takim bandziorom? Tak właśnie kończy się chciwość. Nie byłem chciwy. Tylko zdesperowany. A teraz mam złamaną nogę i nie wiem, kiedy wrócę do roboty. A właśnie, co z nimi? Chcieli mnie zabić. Nie wyszło. Wow. Rację? Udało się? Mam wszystko. Błagam cię, nie mów cwaniakowi. Jak to zrobisz, będzie po mnie. Proszę, wszystko mu zanieś. Powiedz, że wrócę do pracy, jak tylko noga się zrośnie. Okej, chętnie sprawdzę. Tak. Przemyślę to. Stary, bez roboty zdechnę z głodu. Przez myśl by mi nie przeszło, żeby to powtarzać. Nie rozśmieszaj mnie. Myślisz, że po czymś takim bym ci zaufał? Dostałem nauczkę. Uwierz mi, nigdy więcej nie zrobię takiej akcji. Zobaczymy. No właśnie, to jest cały problem Hubiego, czy faktycznie moglibyśmy mu zaufać na tyle, żeby ryzykować naszą tutaj reputację i znajomość z kolegą bazarowym, cwaniakiem. Teraz tak, do rana, jeszcze chyba długa droga, więc spróbujemy tutaj nocą polecieć, tym bardziej, że to też ma swój urok. Gorzej, że nawet jakby przez rynek, jak dobrze wylądujemy, no myślałem, że śmierć. Jak dobrze wylądujemy, to na bazarze ściągniemy całą ekipę. Jakoś to będzie. Na razie. Po co się męczyć biegając po dachu? Po co tak ryzykować? Ale podoba mi się to, jak to koegzystują zombie. Zombie sobie w nocy korzysta z miasta, ludzie za dnia. Wszyscy są szczęśliwi. Nie? Ludzie? No dobra. Ale teraz chyba ta najciekawsza część. Jak zareaguje... Ej, ty, tak, ty. Cwaniak. Jak nie będziemy kombinować. Jesteś tym pielgrzymem? Cwaniak? Ejden, co tam dla mnie masz? Znalazłem te filtry. No, okej. Może dupy nie urywają, ale opchnę je z zyskiem. A to? Butelka koniaku i pudełko cygar. I o to właśnie chodzi. Widzisz? Wiedziałem, że w tej bazie wojskowej będzie coś cennego. Widzisz, Urban? Mam nosa do dobrego towaru. Nie ma chuja we wsi. A propos chujów, co z Hubertem? Pogrywał sobie ze mną? Na to wygląda. Pomogłem mu i mam twoje fanty. Hubert chciał cię oszukać. Hubert chciał cię okraść. Co kurwa? Zamierzał powiedzieć, że trop był fałszywy i zgarnąć towar dla siebie. Zatrudnił gang, żeby historia wydała się prawdziwa, ale źle na tym wyszedł. Co ty nie powiesz? Zimny z ciebie skurwie. Podobasz mi się. Co? A chujowy Hubi, jak to mówią, gdyby kuska nie skakała, to by... To by w pierdol nie dostała. Guten Tag. Co? Ten przychol robi dla ciebie? Cóż, zawsze warto jest mieć plan B. Chciałeś mnie zabić? Ech, kto mówi o zabijaniu? Kazałem Klausowi zdobyć łup. On czasami bywa nadgorliwy. Ty dupku! Przydałeś się do czegoś. Nie wiedziałem, jak dotrzeć do Huberta, póki się nie zjawiłeś. Poczekałem, aż się zmyjesz i sam go odwiedziłem. Co mu zrobiłeś? Strasznie bolała go ta złamana noga, więc złamałem drugą, dla równowagi. Tak się kończą próby wyruchania cwaniaka. Chyba tak, ale czy to nie przesada? No cóż, po dachach już nie poskacze, ale wciąż może zrobić karierę w siłowaniu się na rękę. Tak, nalegał, żebym ci wszystko oddał. No i oszukał raz, oszukałby znowu. Duralex, sedlex. Żyjemy w bezwzględnych czasach i takie też musi być prawo. On już dostał nauczkę. Powiedział, że to się nie powtórzy. Jasne. Wiesz, ile osób chujowych Hubi puścił kantem? Osób, które też próbują przeżyć? Mają rodziny do wykarmienia. Od dawna prosił się o kłopoty. Dostał to, na co zasłużył. I już nikogo więcej nie oszuka. Pamiętaj, zasady to zasady. Gdy wali się świat, potrzebujemy ich jeszcze bardziej. Bez nich bylibyśmy tylko chmarą szczurów. To nazywasz przestrzeganiem zasad? Twoich zasad? Nie ujdzie ci to na sucho. Karl się o wszystkim dowie. Karl? Nie odważy się mnie tknąć. Zbyt dużo o nim wiem. Wiem zbyt dużo o wszystkich. Nawet Lukas się ze mną liczył. Kto według ciebie go zabił? Barney? Sophie? Barney i Sophie to tylko para dzieciaków bawiących się w zbyt dużej piaskownicy. Choć to prawda, że są zdrowo jebnięci. Nie wiadomo, co im może strzelić do łbów. Wiem jedno. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Dzięki za troskę, ale obejdę się bez niej. Charakterny, to lubię. Od razu dostrzegłem w tobie potencjał. Ale musiałem sprawdzić, z kim naprawdę mam do czynienia. No i jak wypadłem, w sensie ciekawości? I jak wypadłem? Jesteś wyjątkowy. Jak odwrócę się tyłem, możesz ożenić mi kosę. Ale musisz się jeszcze dużo nauczyć. Za dużo móżdżysz. To nie jest miejsce dla świętych. Może dla męczenników, jeśli dasz się zabić. Przynajmniej będę miał czyste sumienie. Czyste sumienie. Wunderbar. Tu nikt nie ma czystego sumienia. I skoro jeszcze żyjesz, ty pewnie też. Prawda? Co masz na sumieniu, pielgrzymie? Przed czym uciekasz? Następnym razem znajdź sobie innego frajera. Charakterny, to lubię. Jeszcze się spotkamy. Pewnie tak, ale... No mamy pokazane, teraz twój ruch, jak wygląda... Jeszcze musimy pracę na bazarze znaleźć, no wiemy czego szukamy. Misja z wodą, tutaj też były moralne rozterki. Tylko czekaj, wiesz co, kolego, przyjdziemy do ciebie za dnia. Mamy pokazane, jak wyglądają te różnice i trzeba przyznać, że no, po misji z Hubie chyba liczyłem na coś więcej, jak powiemy naszemu tutaj koledze, jak się sprawy mają, a tak czuję się trochę niedoceniony, że złamaliśmy swe zasady i jedyne co to... Tu Sophie. O! Porozmawiajmy. A, my już możemy z Sophie się spotkać. No to dobra, zrobimy jeszcze jako taki bonus tę misję z wodą, bo wydaje mi się, że ona też może mieć ciekawy przebieg. A nie jest specjalnie długa. I zobaczymy, jak tutaj różnice się prezentują. Nie poznajesz mnie? Czy masz alergię na kasę? Słuchaj, Pielgrzym. Możemy zbić fortunę. Musisz mi tylko skołować buraki, rzodkiew, pasternak. Tu jest! Bierz go, Ed, morderca! Co? Julian, Luke się zatruł. Bebin mówi, że wodą, którą mu sprzedałeś. Co? Przecież ja nie handluję wodą. Kłamiesz. Wyraźnie powiedział, że to twoja woda. Teraz biedny już tylko majaczy. Może już majaczył, kiedy mnie oskarżał. O! Od razu wydawał mi się podejrzane. O, tak, tak, dociśnijmy go. Nie wiem, czy to coś zmienia, ale przed chwilą proponował mi jakieś lewe interesy. Wiedziałam. Już po tobie, Julian. Chwila, chwilę. Macie jakiś dowód? Pewnie. To była woda z butelki. Luke dostał ją w twojej butelce. Karl cię powiesi, jak mu o tym powiem. Bebin, czekaj! Przysięgam! Ja nawet nie sprzedaję wody! Jeśli kłamiesz, to masz przejebane. Skoro nie sprzedajesz wody, to skąd ktoś wytrzasnął twoją butelkę? Nie ktoś, tylko Luke! Pewnie ją ukradł. To do niego podobne. Ale nawet jeśli to zrobił, moja woda jest czysta jak kryształ. O! W takim razie może to zemsta. Niby za co? Wszyscy mnie tu lubią, nigdy nie miałem wrogów. Czekaj, czekaj. Kurwa. Chyba że... Marco. Sukinsyn. Jak o tym pomyślę, on jeden miał kosę ze mną. Stara historia. Zresztą nieważne. Słuchaj, drań mieszka nad starym sklepem w zachodniej części miasta, na Houndfield Lane. Za tę wodę dałem mu kilka kilo swojej najlepszej mąki. Udowodnij, że on za tym stoi, a połowa mąki trafi do ciebie. Zrobisz to dla mnie? Chyba mogę to sprawdzić. Jest jeszcze jedna sprawa, trochę delikatna. Butelka tej wody mogła trafić też do Hansa. Podobno jej nie sprzedajesz. Nie sprzedaję. Zrobiłem wyjątek dla Hansa i... Możesz go ostrzec? On też mieszka przy Houndfield, kilka budynków dalej. Coś mi tu śmierdzi, Julian. Obyś mówił prawdę, inaczej ciężko ci będzie pomóc. Hans, Hans, Hans. Tak egzotycznie brzmi to imię. Nie musimy wcale tam lecieć. Ciesz się życiem, Rudy. Tak, wrócimy do ciebie niebawem. Wrócimy niebawem. No jakieś tam moralniaczka. A teraz proste jeszcze... Tylko tak, bo nie chcemy lecieć do Hansa. Gdzie jest rozpiska misji? Dziennik. Na zdrowie. Marco. Znajdź Marka, znajdź myśliwego Hansa. Nie, to my na jedyneczkę lecimy. Jak myśliwy jest taki twardy gość, to sobie poradzi. Skończyłem jeden kierunek. Potem kolejny. No i na co ci to było? I na co ci to było? No właśnie. Więc no, przyznam, że ta ścieżka badassa no, ma ten plus, że jest zdecydowanie szybsza. Ale liczę, że szczególnie w tych głównych wyborach później będzie też odczuwalnie inna. Że to nie będzie tam kwestia jednego dialogu, który się zmienił. Coś tu próbuje na nas wyskoczyć. Ała, ała, po co? I po co ci to było? Możesz tu się wybić i... Możesz. Więc tam szczególnie tam Sophie z bratem, te układy, rozmowa i tak dalej, wydanie SP-kom, no i sama konstrukcja miasta, która jest... będzie oparta o SP-ków. co nam da nowe bonusy, nowe możliwości do biegania po mieście i wykorzystania różnych tych konstrukcji, no to będzie interesujące, w jaką stronę pójdzie. No ale dobra. A były tak, te dzieciaczek krzyczący. I jeszcze przed odpaleniem tutaj naszej zabawy sprawdziłem, czy nie doszły jakieś misje poboczne w ramach DLC, ale nie widziałem żadnych nowych znaków zapytania, czy tego typu rzeczy, czy wykrzykniki już. Ogólnie żadnych nowych znaków na mapie w stosunku do tego, co mieliśmy wtedy. I tak samo to, co było ewentualnie zbagowane, no dalej już tymi bugami pozostało do końca. No tak, ta nieistniejąca wieża, na której miał być jakiś sygnał. No dobra. Czy mieliśmy nadać jakiś sygnał? Tam jest jedyneczka. Oj, Hans. Pomyśleć, że teraz jest gdzieś tam na polowaniu. To tu? Ej, no nie przyciśniesz się? O, no właśnie. Podejrzana sprawa. Kurczę, teraz z naszymi zdolnościami nie dość, że po ciemku to nie problem biegać. Walczyć, nie problem. No tylko jeszcze ten skok. Cześć. Świetnie. Kolejny złodziej wody. W samą porę. No jakby mało było tego, że zarażeni likwidują mi interes. Nie, sprzedajesz zatrutą wodę. O czym ty mówisz? O czym ty mówisz? Przyszedłeś mnie obrobić, tak? Przyszedłem, bo Julian mówi, że sprzedałeś mu zatrutą wodę. Niczego nie zatrułem, okej? Julian twierdzi inaczej. Słuchaj dalej, kolesia, który sprzedał mi mąkę wymieszaną z gipsem. Skoro nie jesteś złodziejem, to może pomożesz mi z zarażonymi? Rozpanoszyli się na dole. Jeśli nic z tym nie zrobię, to szybko pójdę z torbami. Pomogę ci się ich pozbyć, a ty mi powiesz, jak było. Umowa stoi? Dobra, stoi. No i ideolo, tak. A nie, dobra. Stąd zombie wyszły. Znów wspomnienia z Asasyna. Cześć, robaczki. Dosłownie robaczki. O, a to chyba był ten mocny akurat. Z którego można było... Wow, tu może być więcej mocnych. Tak, zdecydowanie jest więcej mocnych. Trofea są nasze, kolego. O, jeszcze ty jesteś tym problematycznym. Byłeś. Co to wszystko, czy... Teraz zamkniemy drzwi. To nam się przyda. Nie wiem, czy ogólnie z którąś aktualizacją tych trofeów nie wypada więcej, albo ich wykorzystanie przy różnych tam zakupach nie jest tańsze, czy rozwoju broni i nie tylko, bo pamiętam, że tego schodziło naprawdę mnóstwo i coś tam twórcy zapowiedzieli, że z tym zrobią, ale w jaki sposób ten problem rozwiązali, to jeszcze nie wiem. Zobaczymy niebawem. Przesuń się! Jesteś bezpieczny. To teraz, jak było z tą wodą? Czekaj. Naprawdę jesteś jednym z tych pieprzniętych pielgrzymów. Pieprzniętych? Już okej. Trzeba albo żyć z rozbojów, albo być nieźle pieprzniętym, żeby szwendać się po świecie pełnym wirali. Oczywiście pozytywnie pieprzniętym. Dobra, mów co z wodą. Mojej wodzie nic nie dolega. Na bazarze zatruł się nią człowiek. Jak umrze, to będzie na ciebie. Ach, szlak by to. Dobra, to był wypadek, rozumiesz? Wypadek! Tu przez tych jebanych złodziei. Jak to? Złodzieje kradną mi wodę. Miałem już dość. I zastawiłem na nich pułapkę. Więc zatrułeś wodę, żeby pozbyć się bandytów? Nie zupełnie. Czy raczej nieumyślnie. Jakiś czas temu wlazł tu wiral. Zabiłem go. I skurwiel wpadł prosto do wanny. Tyle wody się zmarnowało. Wpadłem wtedy na pomysł, jak mógłbym dać tym gnojom nauczkę. Napełniłem kilka butelek wodą po zombie i ustawiłem w widocznym miejscu. Ale ta woda nie miała nigdy trafić na bazar. Ja musiałem po pijaku sprzedać kilka z tych butelek Julianowi. Dam ci całą mąkę, jaką mam. I jeszcze coś dorzucę. Tylko nikomu nie mów. Będzie po mnie. Ta mąka z gipsem, ale gdzie jest opcja? Nie powiemy im prawdy. Co z Julianem? Obwinią za to Juliana. Powieszą go. O, niego się nie martw. Julian to szuja, a szuja zawsze się wywinie. A jak nie, to będzie o jedną szuję mniej. To jak? Dogadamy się? Dobra, niech będzie. To twoja mąka. I jeszcze coś za fatygę. No, to mamy jedną szuję mniej, ale najlepsze jest to, że co, że koniec? Nie dzwonią do nas? Co z Julianem? Skoczmy jeszcze szybko na bazar zobaczyć, co tam u niego słychać. Kolego, masz jakieś proste wyjście z tego obiektu, czy musimy serio górą lecieć? Widzimy się na bazarze, albo przy telefonie. Halo, Julian? No właśnie, dlaczego jeszcze żyje? Aiden, powiedz im, że to Marco zatruł wodę! Śmiesz jeszcze zrzucać winę na innych? Aiden zna prawdę! Ed, na co czekasz? Powoli. To poważna sprawa. Posłuchajmy, co Aiden ma do powiedzenia. Aiden, 2 chłopów nie żyje. Mąż Bebin, Luke i myśliwy Hans. Julian twierdzi, że znasz prawdę. No, to mów, co wiesz. Kurczę, co będę z tego miał? To jest dobre, ale w sumie... ciekawe, czy dadzą nam wybór donieść na dostawcę. Mimo, że się dogadaliśmy z nim. A co będę z tego miał? Czyste sumienie? Chociaż podobno dla pielgrzymów nie ma to żadnego znaczenia. Jeśli naprawdę coś wiesz, błagam, powiedz. Aiden, proszę, nie próbuj nic na tym ugrać. Zmarło 2 mężczyzn. A nie 3? O, nie daje nam gra nawet wyboru innego. Byłem u dostawcy Juliana. Jego woda jest czysta. Mówiłem! Powiesić go! Ale ja nie zatrułem tej wody! Ludzie! Aiden! Ed, zabierz mi go z oczu. Ludzie! Tak nie można! Opamiętajcie się! Idziemy, Julian. Tłumaczyć się będziesz przed radą. I tym wesołym akcentem zakończymy nasz odcinek. Myślę, że jeszcze tak w drodze wyjątku zrobimy te 2 misje poboczne z Rudym i z Pieskiem. Co prawda je sobie gdzieś tam przyspieszymy po drodze, bo one w środku może nie były aż tak ciekawe jak to, co nam oferowały w trakcie ich finału. Ale to już w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej, hej.